chciałbym, żeby ten czas tego, teraz tego odosobnienia był czasem właśnie pogłębienia wiary i miłości do Pana Boga, żebyśmy no, za jakiś czas mogli się cieszyć tym, że wracamy z umocnioną wiarą i pragnieniem, że dalej chcemy z Jezusem kroczyć przez życie. Parafia już ma ponad 30 lat, ale właśnie od dnia konsekracji minie w sierpniu 25 lat i to myślę, że jest bardzo taka dobra okazja, by Panu Bogu dziękować. Przez 9 miesięcy przed właśnie rocznicą konsekracji naszej świątyni mamy właśnie jeden dzień poświęcony, 16 dzień każdego miesiąca poświęcony właśnie takiej szczególnej modlitwie za parafii, żeby właśnie tak takiej nowennie 9-miesięcznej przygotować się do właśnie do tej uroczystości, żeby ona nie była takim tylko zewnętrznym świętowaniem, ale przede wszystkim duchowo nas umocniła i takie dziękczynienia Panu Bogu za tą wspólnotę i także za tę świątynię. Wiele ludzi teraz bardziej jeszcze może doświadczyć, że właśnie świątynia, ten kościół, jakim jest budynek, że no jak bardzo jest potrzebny, że tak się przyzwyczailiśmy, no po prostu przychodzimy, mamy blisko, najdalej parafianie mają 3 km do kościoła, a teraz właśnie dużo osób by chciało być, a właśnie nie może. I myślę, że to no też jest jakiś dar Boży właśnie odczytania tego głodu, tej tęsknoty za wspólną modlitwą, za właśnie przyjęciem Pana Jezusa w Komunii Świętej.